Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj pack opening w FIFA Mobile. Dobra, jedziemy, zaczynamy od propaka. Zobaczymy, co trafimy. Pewnie nic. Krzysztof. No, wiadomo było, że tu nic nie będzie. Player pool teraz. Tutaj pewnie będzie silver albo brąz, nie nastawiam się na cokolwiek. Heinz. No i teraz Veterans Pack. Co wypadnie? Simons 72. Niezbyt dobrze. Game Changers Pack. Diawara. Też tak słabo. I teraz Community Team of the Week Pack. Czy coś tutaj ciekawego będzie? Tataruszanu 84. Nie jest najgorzej, najlepiej też nie jest. I teraz Team Hero. To będzie Rafael. No, w porządku. Może być. Coś tutaj mi się sprzedało. No i dobra, idziemy zobaczyć teraz, ile ten Rafael kosztuje. Pewnie nie za dużo, ale zawsze coś. No i dobra, 88 on był. 88. Dobra. Z 50 tysięcy za niego może wyciągnę, nie więcej. No tak. Zaraz zobaczymy. 52. 50 tysięcy za niego wyciągnę, więc tragedii nie ma. 49 nawet dam, żeby on poszedł od razu. Teraz Tataruszanu. Tataruszanu, tylko jak go wpisać, żeby on wyskoczył? Chyba tak. Damy ta. No i dobra, damy Elit. Nie Ederson, tylko ta. Jaki to był team z League M? Dobra, to znajdziemy go zaraz. Gdzie jest ta liga tutaj? Tutaj, dobra. Teraz chyba go znajdziemy. Czy go nie znajdziemy? To jest pytanie. Dobra, mam szukać go, bo szkoda czasu. No internet wywaliło mnie fajnie. Ale to nic, zaraz powrócimy. Dawać coś z tym internetem dzisiaj, to ja nie wiem, ale dobra, chyba wróciliśmy. No i już się ktoś sprzedał. Czyżby to był Rafael? Tak, to był Rafael. Teraz z tego Tataruszanu nie znalazło, to może samo tynik będzie. I to był klub Nantes. No i dobra, jest Tataruszanu. No, powiem wam, że wystawię go za 10 tysięcy. No i wystarczy, bo nikt go nie kupi za więcej, więc tutaj zysk niezbyt, nie Bóg wie jaki, ale zawsze jakiś zysk. No i dobra. Tutaj jeszcze mam na liście Tataruszanu i Scream Team. No i dobra. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do następnego odcinka i cześć.